Nie od dziś wiadomo, że najwięksi twórcy w Polsce kupują drogie samochody. Możemy zaobserwować taki wyścig, kto kupi droższy i bardziej luksusowy samochód. Nie jest to miejsce, aby oceniać, czy to dobry wzór dla młodszego odbiorcy, bo każdy wydaje swoje pieniądze, jak mu się podoba. Ale jest to na pewno miejsce, aby pokazać, jaki stosunek ma do tego Karol Fritz Wiśniewski. Na początku swojej kariery kupił Mercedesa, który to był pewnym kamieniem milowym w świecie polskich influencerów, bo jako pierwszy pokazał, że na YouTube zarabia się spore pieniądze. Finalizując to zakupem Mercedesa, przez te lata Karol się rozwijał i miał on w planach zakup kolejnych o wiele droższych aut. Na początku była to Tesla, z której zrezygnował. No to zastanawiałem się nad Teslą. Nawet zamówiłem Teslę i czekałem na nią 3 lata. I w ostatniej chwili stwierdziłem, że jednak jej nie biorę i straciłem tam 500 dolków chyba, bo to za... Tak, jest zaliczka. No. Następnie jako pierwszy na polskim YouTube chciał kupić Lamborghini i jak możemy usłyszeć, było całkiem blisko, aby do tego doszło. Nie kupię nigdy Lambo. Już to wiesz teraz. Jakbym miał, myślę, tak z 400 milionów na koncie, to bym kupił sobie Lambo. No to już niedaleko. No nie, to wiesz, daleko raczej, bo... Kwestie wartości to jest co innego niż posiadanie na koncie, tak? Ja już byłem tyle od kupna. Lambo. Tak. Ale co, Urus? Huracan? Nie. Avec? Czy coś z klasycznego? Aventador miał to być. SVJ. SVJ Aventador. Końcowo Karol wybrał Opla, gdyż stwierdził, że nie potrzebuje on tak drogiego samochodu i jest to z pewnością dobry wzór dla młodszych widzów, że nie trzeba posiadać bardzo drogiego samochodu, a pozostałe pieniądze można zainwestować. Chociaż wielu widzów zastanawia się, dlaczego Karol nie zdecydował się na lepszy samochód, skoro tyle zarabia. No właśnie, jakie kwoty inkasuje największy w Polsce twórca? Jaki był twój najbardziej dochodowy miesiąc w liczbach takich, wiesz, totalnie prywatnie? Ciężko powiedzieć w sumie, ciężko powiedzieć z tego powodu, że no, te miesiące, kiedy były, te miesiące, które wiem, że chciałbyś usłyszeć, działy się w pierwszym sezonie i w drugim ekipy, no bo później już była spółka i tak naprawdę ja w chwili obecnej, ja nie zarabiam ze swojego kanału ani ze swoich współprac, ja wszystko daję w firmę, w sensie ja mam po prostu wypłatę w firmie, ale ona jest ułamkiem tego, co mój kanał zarabia i przynosi z samych współprac, już nie mówiąc o projektach, które dowożę. Aha. Wszystko zostawiam w firmie, bo chcę ją rozwijać. No to miesiące takie najbardziej dochodowe, myślę, że podchodziły to pod miliony, nie? Że i to mówimy już o zysku, nie? Kwota kilku milionów, gdyż Karol powiedział miliony w liczbie mnogiej, mogą robić niesamowite wrażenie. Jednak na ten moment Karol powiedział, że nic nie zarabia, bo wszystko wkłada w firmę, w której widzi ogromny potencjał, oczywiście nie licząc pensji dla siebie. Ogromny potencjał również byłby po powrocie starej ekipy. Jak Karol ocenia szansę na powrót starego składu z Trąbą, Patecem, Marcysią i tak dalej? A w ogóle a propos starej ekipy, macie jeszcze jakiekolwiek szanse na to, żeby wrócić? Wiesz co, no... Myślałeś o tym, żeby przywrócić starą ekipę? Wiesz co, powiem tak. Oczywiście każdy decyzję za siebie podejmie, tak? Ja nie jestem osobą, która będzie kogoś do czegoś zmuszała, to na pewno, więc gdzieś tam decyzję uważam, że każdy ma prawo podjąć samemu, w jakim kierunku chce iść. No a ze starymi ekipowiczami, no sytuacja wiadomo, no nieprzyjemna jest, ale wiesz, co się stało, to się nie odstanie. Ja wierzę, że wspólnie jeszcze kiedyś będziemy sobie siedzieć przy wspólnym stole i nie będzie popijać piwko. Tak, żadnego problemu. Wierzę w taki scenariusz. Słowa Karola są na pewno piękne i napawają optymizmem, jednak czy kiedykolwiek znów zobaczymy ekipę razem? Na ten moment nic na to nie wskazuje, dodając fakt, że niektórzy ekipowicze nadal nie oddali Karolowi pieniędzy, gdyż wspominał, iż jego znajomi zalegają mu z kwotą 250 tysięcy złotych, które im pożyczył. Nie jest to jedyny problem Karola. Wspomniał on również o swoim innym, największym problemie. Jak on w ogóle ma czas na przykład wyjść z dziewczyną w sobotę na randkę, skoro tak dużo robi? Czy masz w ciągu dnia czy tygodnia czas na to, żeby Słuchaj, to, spędzać to jest rzeczywiście czas? Moja pięta Achillesa, muszę się przyznać, bo często łapię się na tym, że naprawdę potrafię się zatracić w robocie. Tak bardzo ją kocham,
kocham swoją pracę, że naprawdę potrafię zniknąć, nie? Prowadząc tyle projektów, czas jest z pewnością bardzo cenną rzeczą w życiu Karola, a jak wiadomo, czas to pieniądz. Jednak kilka rzeczy wskazuje na to, że Karol czasu wolnego będzie miał jeszcze mniej. Chodzi o dziecko Karola i Weroniki. Na ten temat wypowiedziała się Lexi, która to ostatnimi czasy mówi wiele kontrowersyjnych, nie do końca przemyślanych rzeczy. Tu wszyscy piszą, że Warsaw jest w ciąży. Ogólnie wczoraj pisałam z Fagatą o tym. Ona się mnie pytała, czy myślę, że Warsaw jest w ciąży. I ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak i fajnie by było, moim zdaniem. Z pewnością byłoby to ciekawe wydarzenie, jednak dlaczego wiele osób zaczęło mówić o tych domysłach w ostatnim czasie? Dlatego, że w ostatnich filmach Weronika zaczęła chodzić w luźniejszych rzeczach. A Weronika dotychczas zazwyczaj ubierała się dosyć skąpo. Jednak może być to kwestia po prostu zimniejszej pogody bądź zmiany stylu. Natomiast jeśli faktycznie jest ona w ciąży, to poinformuje o tym swoich odbiorców, gdyż jest to fakt ciężki do ukrycia. Ciężko jest też ukryć nienasycenie ludzi tematem Shipa Mortalcia oraz Kingi. Na ten temat postanowił się wypowiedzieć Patryk na jednym z ostatnich streamów po otrzymaniu pytania w donacie. Nie ma co wyjaśniać, Kacpi. Jakby no to są bzdury i tyle. Jego wersja wiele się nie różni od tego, jaką podawał wujek Łuki, tak więc wszystkie te teorie można po prostu wyrzucić do śmieci. Po zerwaniu dwóch influencerów również sporo ludzi łudziło się, że może jeszcze do siebie wrócą. Na ten temat też wypowiedział się Patryk i odpowiedź może was zaciekawić. W skali 1 do 10 jaka jest szansa powrotu do siebie ciebie z kartoni? No wypowiadaliśmy się już na ten temat. Zero. Jakby... Wiem, że dużo plotek jest teraz w internecie, ale mówiliśmy już coś na ten temat i fajnie jakby to było uszanowane. Tak więc jak możemy usłyszeć, nie ma szans na powrót Patryka oraz Wiktorii, jednak swoje szanse próbuje zwiększyć Pola z programu Twoje 5 minut. W ostatnim programie uczestnicy musieli przezwyciężyć swoje różne fobie. W zgłoszeniu do programu podawali oni, czego się boją najbardziej i uczestnicy byli zamykani w pomieszczeniach, musieli stawić czoła wężom oraz pająkom, a Pola na przykład bała się wchodzenia do wody. Zaczynamy? Ale możesz wyjść jak chcesz. Mogę już? Dobra, czas start. Dobra. Do góry. Każdy ma jakieś lęki, niektórzy bardziej pospolite, niektórzy mniej spotykane. Jednak sytuacja z tym challenge'em wzbudziła wiele kontrowersji odnośnie tego, czy Pola faktycznie ma taki lęk. Skąd są te kontrowersje? Stąd, że na Instagramie Poli mogliśmy znaleźć zdjęcie, gdzie ta znajduje się w wodzie i jak widać nie jest przerażona tym faktem. Mogliśmy to słowo klucz, gdyż zostało ono usunięte po publikacji odcinka. Oczywiście to spotkało się z krytyką, a ludzie zaczęli szukać dalej i kolejną ciekawą niezgodnością była kwestia Julity. Uczestniczka ta często lata do innych krajów, bo nie chodzi piechotą, a mówi o tym, że boi się lęku wysokości. W programie miała ona za zadanie przelecieć się helikopterem jako pasażer i oczywiście nie możemy tutaj oceniać, ale w kontraście do tego, że często podróżuje ona samolotem, podróż helikopterem mogła nie być aż tak dramatycznym przeżyciem, ale jeśli faktycznie te dwie uczestniczki skłamały w kwestii swoich lęków, to jest to nie w porządku w stosunku do innych uczestników.